Nie wiem, panie trenerze, jak jest pan z grami komputerowymi, z analizami, z analizowaniem różnych cyferek, ale jest kupa entuzjastów, którzy poświęcają temu mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo czasu. Na tym się opierają naprawdę poważne dzisiaj programy dla klubów jak Amisco, jak Opta i Prozon i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim między innymi chciał powiedzieć w swoim reportażu, moim zdaniem, o analizach wideo w piłce Paweł Grabowski. Potem sobie o tym porozmawiamy, a teraz obejrzyjmy. Elektroniczne mrówki, diagramy liczb, tysiące linii przypominających obrazek przedszkolaka. Tak właśnie wygląda futbol XXI wieku. Futbol, w którym trenerski laptop nie służy za podstawkę do kawy, a piłkarzy nie ocenia się po tym, jak wchodzą po schodach. Obok intuicji pojawiają się liczby. Specjalistyczne programy najpierw rozbijają mecz na tysiące cząstek, a potem mówią nam, kto do kogo podaje, kto najczęściej traci piłkę, albo kto nie traci jej w ogóle. Kiedyś, ja pamiętam, jak pisałem pracę trenerską, to na stop klasę zatrzymywałem, zapisowałem w różnych arkuszach różnego rodzaju i to trwało bardzo długo. Teraz to się odbywa bardzo szybko. Ostatnio nawet miałem okazję rozmawiać z trenerem przygotowania fizycznego Lechii Gdańsk, Niemcem, który mi opowiada, że teraz kibic na trybunie w Bundeslidze ma mobilną aplikację i dokładnie wie, jaki piłkarz, co robi, jak robi, ile przebieg. Za granicą siłę liczb zauważono już dawno. Mathieu Flamini przeszedł do Arsenalu, bo Arsène Wenger szukał piłkarza, który biega w meczu więcej niż 14 km. Z kolei Sir Alex Ferguson zrezygnował w Manchesterze z Diapastama, ponieważ ten z każdym rokiem notował coraz mniej ślizgów. Nie ma wyjścia. Gdzie nie spojrzeć? Liczby. Manchester City zatrudnia 11 analityków. Roberto Martinez ma w domu o 60-calowy telewizor podłączony pod program ProZone. A Tottenham swego czasu nie sprzedał do Birmingham Garetha Bale'a, bo odradził mu to właśnie komputer. Było bardzo blisko dojść do transferu za 3 miliony euro, ale te liczby pokazały, że Bale wykorzystywany jako skrzydłowy, a nie jako boczny obrońca, może być świetnym zawodnikiem. Nowinki technologiczne coraz częściej widać też w polskich klubach. W tej chwili 11 z nich korzysta z programu ProZone, ale tylko Legia i Lech mogą pochwalić się dodatkowym systemem Amisco. Amisco wszystko ci to zbada i przede wszystkim, jeśli chodzi o aspekty fizyczne, Amisco jest bardzo przydatne, bo wtedy widzimy, czy zawodnik jest dobrze, czy bardzo dobrze przygotowany, czy w pewnych momentach odpuszcza, czy właśnie jego prędkość maksymalna spada. System polega na rejestrowaniu każdego ruchu zawodnika. Algorytm w trakcie meczu produkuje kolumny cyfr, a sprawny analityk wyciąga na ich podstawie wnioski i już w przerwie jest w stanie zanieść trenerowi raport. Tutaj zaznaczyłem linię obrony. Mogę zaznaczyć, że odległości między naszymi środkowymi pomocnikami i środkowymi obrońcami. I znowu, patrząc na sytuację, kiedy przeciwnik zadał strzał, patrząc na te odległości, możemy czasami lepiej zrozumieć, dlaczego przeciwnik potrafił sobie stworzyć sytuację. Sztuka, jeżeli chodzi o analityka, który dużo siedzi nad statystykami, jest znaleźć odpowiednie liczby, żeby je wykorzystać do różnych celów. Podstawowy raport liczy 8 stron, bardziej rozbudowane nawet kilkadziesiąt. W programie typu Instat znajdziemy bazę 50 tysięcy piłkarzy ze 130 krajów. Wchodząc w profil danego zawodnika, możemy przejrzeć filmy z jego dośrodkowaniami lub dryblingami. Na pewno ułatwiają pracę, jeśli chodzi o codzienność. I myślę, że stają się takim narzędziem w naszej pracy, bez którego w przyszłości nie będziemy mogli się ruszyć. Możemy też sprawdzić jakość poszczególnych atrybutów lub generować rankingi. Dla przykładu, za pomocą trzech kliknięć liczby pokażą nam, że najlepiej grającym głową napastnikiem Ekstraklasy jest Orlando Sa. Zawodnik nie potrzebuje ilości informacji, które trener potrzebuje. Trener nie potrzebuje ilości informacji, które my potrzebujemy. Trener Belgii jest taki, że chce wszystko wiedzieć o przeciwnik. Wyścig zbrojeń trwa. Firmy prześcigają się w dostarczaniu lepszych produktów. Liczby wskazują nawet takie rzeczy, jak podatność na kontuzję, a tajemna wiedza powoli przestaje być tajemna, bo dostęp mają już do niej nawet kibice. Nie da się ukryć, analityczne okulary wypierają emocje. Liczb jest coraz więcej i więcej. Na szczęście w tej całej zabawie jedno pozostaje bez zmian. Piłkę wciąż kopią ludzie. Panie trenerze, a pan ile godzin dziennie spędza na analizach, na montowaniu jakichś filmików dla piłkarzy, na przeglądaniu tych wszystkich wartości, które się pojawiają, bo to są czasem naprawdę takie opasłe tomy i teraz jest kwestia tego typu, jak korzystać z tej wiedzy. Co jest dla pana
istotne, a na co pan zupełnie nie zwraca uwagi? Ja mam w klubie dwóch trenerów ze sztabu, którzy Łukasz Czajka i Łukasz Becela, którzy są w sumie odpowiedzialni za analizy. Robimy to dosyć nowocześnie, też mamy swój program Instat Scout, gdzie mamy po meczu też analizę całego zespołu i innych zespołów ekstraklasy i jak nasi zawodnicy wypadli na tle tych zawodników. Każdy z naszych zawodników przed meczem z kolejnym rywalem ma puszczane na swój link w komputerze krótkie fragmenty z gry jego przeciwnika w jego polu gry. A to fajne. Dokładnie. I w szatni mamy również komputer, który każdy z zawodników może przyjść, kliknąć tylko swoje nazwisko i może zanalizować wszystko z meczu, akcje. Korzystają z tego? Korzystają. My zresztą to sprawdzimy, sprawdzamy, ile było wejść, nie? Czyli tutaj czyli mamy zaufanie kontrolowane. Znowu. Dokładnie. Mamy również analityka, który już na rozgrzewce obserwuje przeciwnika, który ogląda mecz z trybun. Bo jaki czyli wniosek można z tego wyciągnąć? On patrzy na rozgrzewce, jak centrują, jak wyglądają, bo przeważnie zawodnicy ćwiczą ze swoich stref dośrodkowania, gdzie centrują, na który słupek wchodzą. Także my już przed meczem mamy. Zresztą przed meczem tylko jak dostaniemy skład zespołów, już trzech chłopaków z komputerami robi analizy i każdy dostaje z chłopców jak najwięcej informacji. A kupiłby pan... W dobrym momencie zrobiliśmy ten reportaż, bo trafiło na bardzo podatny grunt. A kupiłby pan piłkarza, nie oglądając go na żywo, na podstawie tego, co pokazują różnego rodzaju systemy do analizowania gry? Bo tam też są przecież wycinki wideo, prawda? Klikasz i masz pełne dosyje danego. Tak, dokładnie. Każdy zawodnik na świecie, który... Tak, to można. Ale każdy zawodnik będzie świetnie piłkarza? Wyglądał w wycinkach wideo. Zależy za ile. bo po prostu piłkarza do ekstraklasy, do pierwszego składu trzeba oglądać na żywo i to nie ile tylko razy? Jeden raz. Wie pan, ile razy David Moyes oglądał piłkarza, żeby go kupić do Evertonu? 25 razy. No, dokładnie. A to muszę wam powiedzieć, na ile pan może sobie pozwolić? Ile osób może obejrzeć w ilu meczach? No ja na razie sobie nie mogę pozwolić, bo nie możemy kupić nikogo. To ja wam muszę powiedzieć, ale że na kiedyś... pewno pan piłkarzy obserwuje. Tak, nie tak, w to, tak. Żeby tak. Było no my przede wszystkim obserwujemy raczej. Jest tak, mamy dwóch zatrudnionych ludzi na pełnych etatach w scoutingu. I oni co tydzień oglądają co najmniej trzy mecze na weekend. Ja raczej zamykam się w oglądaniu naszych juniorów, naszej drugiej drużyny, a resztę trenerów też oglądamy dwa razy przeciwnika przed naszym meczem, dwukrotnie, czyli po prostu pracy jest dużo. Wracając do tego, jeszcze zanim ci oddam głos, Kasiu, pozwól, że opowiem, mam taką ciekawostkę, że Nicea kiedyś kupiła zawodnika, środkowego obrońcę, nazywa się Pejcinowicz, do dzisiaj tam gra, nie oglądając go ani razu. Co więcej, kupiła go na podstawie świetnych parametrów z gry komputerowej, Football Manager, tylko tak naprawdę to ci ludzie, których tam widzieliśmy, taką dużą grupę osób siedzących w tych biurach, Amisco i tak dalej, bo to nie Amisco wypluwa samo. No ktoś musi to wszystko zliczyć. To są te same mróweczki i ci sami wolontariusze, którzy pracują dla tych wszystkich gier komputerowych, którzy też ustalają parametry, że na przykład 20 za grę głową i tak dalej, i tak dalej. Czy dajemy się, nie dajmy się zwariować, Kasiu, czy te cyferki są potrzebne i te liczby? Ja myślę, że świat się zmienił na pewno, bo chciałem powiedzieć o takiej sytuacji, którą ja miałem i oczywiście... W grze komputerowej ty wszędzie byłeś na 20. Była to dla mnie nowość. Pamiętam, jak zacząłem chodzić do doktora Wielkoszyńskiego i robiliśmy badania wydolnościowe i szybkościowe. I zaskoczył mnie jedną rzeczą. Oczywiście nie miał takiego sprzętu, jaki jest dzisiaj dostępny, ale nagle człowiek zaczął pokazywać mi na przestrzeni, powiedzmy, miesiąca, jak poprawiłem swoje wyniki szybkościowe i ile to jest centymetrów, powiedzmy, na 5 metrów. I to było moje zdziwienie, bo miałem pierwszy raz takie wyliczenie i dzisiaj, jak gdyby mówiąc o tych rzeczach, to po to, żeby to zrobić, to ja miałem tłumaczony i jak gdyby doktor Wielkoszyński pracował ze mną po to, żebym ja to poprawiał. I dzisiaj, jeżeli mamy te wyniki, to one muszą czemuś służyć. Same wyniki, suche cyfry niewiele mówią, natomiast myślę, że oprócz tego to musi być współpraca trenera nad każdym indywidualnie. I pamiętam sytuację taką, że to było liczone długopisem po kolei każdego zawodnika, więc to było kupę roboty. No dzisiaj jest oczywiście łatwiej, ale najważniejsze, gdyby korzystać z tego, bo pewnie
Wiele dzisiaj mamy możliwości, wiele opracowań, natomiast myślę, że korzystanie z tego jest, nie wiem, w 10-20%, a może się mylę, może i nie potrafią to wykorzystać w dużo większym procencie. No, znaczy, system jest... oceniał Bale'a jako lewego obrońca, okazało się, że to jest kto lewy pomocnik, albo wręcz taki skrzydłowy grający prawie na równi z środkowym napastnikiem.